Czas tak szybko płynie, że ani się nie obejrzeliśmy, a tutaj pora na kolejny raport z bocianich gniazd. Jak co środę zapraszamy na przegląd wydarzeń z życia dwóch bocianich rodzinek z Raszkowa i Lewkowa. Internauci zaglądający na Bocianie Forum piszą, że do momentu wyklucia się pierwszego pisklaka wszystko w Lewkowie jest przewidywalne. Scenariusz wydarzeń jest cały czas taki sam. Wysiadywanie jaj, wymiana rodziców oraz wietrzenie jajek. Dziś mija 26. doba od pojawienia się pierwszego jaja. Pierwszy pisklak natomiast pojawia się w 33. dniu. Wiele wskazuje na to, że pierwszego pisklaka będzie się można spodziewać w kolejnym odcinku raportu. Pora teraz na Raszków, gdzie od wczoraj jest już 5 jaj. Zośka zniosła ostatnie w 16 dobie od przylotu Raszka do gniazda. O tym fakcie poinformowała internautka Iga, która ostatnio ma wyłączność na dobre wieści o losie Raszka i Zośki. Nasz bociani profil na Facebooku cieszy się coraz większą popularnością. Znajdziecie tam Państwo najświeższe informacje z dwóch bocianich gniazd, filmiki oraz zdjęcia. To oprócz bocianiego forum kompendium wiedzy na temat wydarzeń w Raszkowie i w Lewkowie. Na kolejny raport zapraszamy już za okrągły tydzień.